To światła mrugały? Ostatnio jakoś coraz więcej awarii. Jak daleko stąd do elektrowni? Według mapy jest pół godziny drogi stąd. Dziadku, jaki upał! Może skoczę po lody? Weź tyle, żeby wystarczyło. Czy to nie lekka przesada? Nie ma przesady, jeśli chodzi o lody. Jechać tą drogą prosto, Gwen? Tak, jeszcze 32 kilometry. Najwyraźniej to wielka farma wiatrowa. Farma wiatrowa? Mówisz o tych wielkich wentylatorach? To są turbiny wiatrowe. To na pewno super przyjemność stać przed tysiącem wiatraków, które wieją chłodem prosto na ciebie. Ty jesz te lody? Nie tak działają turbiny. Wiatr sprawia, że się obracają i gromadzą energię. I tak będę jadła lody. Nieważne. Topią się. Nie, to wcale nie jest nieważne. Co? Myślisz, że awarie prądu to moja wina? Wezmę sobie tylko... No jasne, że twoja. Nie zmieniłbyś się w skalniaka na laserowym paintballu, to nie byłoby problemu. A tak. A czy to na pewno moja wina? Jesteśmy. Czy jest chłodny? O nie. Okej, te wiatraki chyba coś nie działają. Co takiego? Nasz kapitan nauka myśli, że turbiny ochładzają powietrze. Wyjaśniłaś mu, jaka jest prawda, a on... Odstawił Bena. Jasne. Spójrzcie tylko, ledwie się kręcą. Powinniśmy iść do maszynowni i podkręcić te maleństwa na maksa. Po pierwsze, kręcą się szybciej niż ci się wydaje. Po drugie, Max to jest twój dziadek, a podkręcić ich się wcale nie da. Wszelako maszynownia wskaże nam źródło awarii. Dość! Mnie już wystarczy tego gorąca. Pora zmienić się w kogoś, kto się nie poci. Już, chłodny jak kryształki świeżości. No, a co z nami? Dzięki. A może zrobię wam parasol? Hej, czekajcie! Czy mnie słyszysz? Głośno i wyraźnie. Zdaje się, że mieliśmy używać kryptonimów. Nie będę cię nazywał krzmotoziomem. Dobra. Jaki jest status kapsuły? Dokonuję ostatniego podłączenia. Zweryfikujesz połączenie? Weryfikuję. Cała moc przekierowana do kapsuły. Gdybym mógł odczuwać ekscytację, to byłaby dobra chwila na przybicie wielu piątek. Ty milczysz, to ja też milczę. Co to było? Nic. Ja coś przewróciłem. To nie była jedna z moich roślin, prawda? Była. Upewnijcie się, że wszystko jest gotowe, a ja przejdę do fazy drugiej. Taki gorąc. Wszystko w porządku, Gwen? Mógłbyś nie celować prosto we mnie. Ups, sorki. Wszystko okej? Tak, przydałby się pingwinowy stoliczek. Co? Dla mnie dwa chili dogi i mrożona herbata. O, nie bierze moich pieniędzy. Chyba zabiorę was szybko z powrotem do Gruchota. Wow, to było dziwne. Dzięki, że nas tu odstawiłeś. Okej, wy tu zostańcie, a ja sprawdzę, co się dzieje. Uważaj, upał sprawia, że mózg płata figle. Tak, rozumiem. Nie żartuję! A to co? Ta machina jest jakaś od szapy. Wszystkie te kable są podłączone do turbin, oprócz... No, dzień dobry, droga maszynownio. Wysoki poziom produkcji energii. Powinno wystarczyć do zasilenia kapsuły. Teraz nas nie usłyszy. Kto czego nie usłyszy? Widzę was tu tylko dwóch, a gdzie ten trzeci? Co za nieprzyjemna niespodzianka. O, bo się rumienie. Zaczynamy bez trzeciego, czy czekamy na... Jego! A może... odłożymy to w czasie? Pozwól, że ja się nim zajmę. Nawet z klimą na wysokich obrotach gorąco tu jak w piecu. A nie możemy tak za długo siedzieć. Skończy nam się paliwo. Musimy pomóc Benowi, ale jak? No nie wiem. Tennyson, pora żebyś zniknął na dobre. Co oni znowu knują? Lepiej wrócę do kampera. Co to było? Wow! Odbiór, co się stało? Zjawił się młody Tennyson i wygląda na to, że Błysk O dobrze się nim zajął. Żegnaj, Tennyson.